Miałem chyba z 7 czy 8 lat i dostałem od na urodziny, to dziś pamiętam bardzo dobrze. Dostałem na urodziny, dostałem pistolet. Srebrny Colt. Wybiegłem z nim na podwórko bawić się. I podszedł do mnie chłopak, 14-letni, i mówi: pokaż. I on do mnie mówi tak: nie oddam ci tego pistoletu. Więc on wziął patyk do ręki, podniósł do góry i mówi do mnie tak: jak złamie ten patyk, to ci go nie oddam. Jak nie złamie, to ci go oddam. Więc ja patrzyłem nie na niego, tylko na patyk. I on ten patyk oczywiście złamał. I mi zabrał ten pistolet. Pływająca amfibia zrobiona przez dziadka Majsterkowicza. Miała być pokraczna taka żaba, tylko z wielkim sercem Ferrari. Niemniej jednak potrafił czasem coś pokazać i zadziwić. Fajne to było. Taki też tajemnicza jakaś przygoda. Przekonałem się, że można zabić, że osoba tak zwyczajna jak ja może zabić. Przyszedł ten moment, do którego nigdy nie odpowiem sobie, dlaczego Artur przyłożył nóż, jak z nim rozmawiał, i pchnął go nożem. A potem też poszło, powiedzmy, już bardzo szybko. Rozpoczął się proces trzech osób oskarżonych o zabójstwo dwóch mężczyzn, których ciała znaleziono 3 lata temu w Wiśle. Mordercy okaleczyli zwłoki, odcinając głowy. Oskarżeni twierdzą, że mężczyźni bili ich i grozili śmiercią, jeśli nie będą z nimi współpracować. W piątek zrobił się proces ustalenia. Do czego prześladu doszło przy stacji kolejowej, szantażystów. Ostatnie dni 89 roku. Posłowie gotowi do rozstrzygającej debaty. Wicepremier Balcerowicz. System, który odziedziczyliśmy po poprzednikach, nie może już istnieć. Stał się źródłem rozkładu gospodarki. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego. Początek lat 90. Wielka euforia. To był moment, kiedy żeśmy zaczęli szukać swojej drogi do dużych pieniędzy. Ja się bardzo cieszyłem z tego, co się działo. Głosowałem wówczas za drużyną Lecha. No i też chcieliśmy, powiedzmy, coś osiągnąć, a mieliśmy po 25-6 lat i takie młode wilczki, które coś chciały ze swoim życiem zrobić. W zeszłym miesiącu zarobiliśmy $12,500 i sądziliśmy, że spisaliśmy się na medal. Super! Zmień swoją przyszłość na zawsze. Ja już rzucam studia. I to wszystko jeszcze takie niesprecyzowane było u mnie. Spróbowałem czegoś, co wydawało się mnie samemu trudne do zrealizowania. Mówię tu o tych pierwszych moich transakcjach jako pośrednika. Były banany po drodze, już tak, bo to już tak po prostu robiło się. Tam, gdzie są pieniądze, tam się było. Dzisiaj przedsiębiorczość zaczyna się już w przedszkolu. Skarbonki za to, że robię czasem kolację. Giełda kwiatów doniczkowych. Kupują rodzice, handluje ciało pedagogiczne. Dzieci zajęły się promocją. Święta się zbliżały, to się handlowało zabawkami. To znowu było jakiś inny biznes, to znowu jakieś piwo. Ktoś tam dał do sprzedaży i powoli, powoli te pieniądze, przybywało tych pieniędzy i przede wszystkim doświadczenia. Było to w miarę łatwe. Zrobienie tego. Cały czas mnie to dziwiło. Chciałem po prostu, żeby pieniądze
umożliwiły mi w pewnym sensie wolność. Żeby mógł się poruszać po świecie, jeździć, zwiedzać, ćwiczyć, robić to, co lubię. Na warszawskim zamku bawi nowa, najprawdziwsza elita, elita pieniądza, ażeby świętować narodziny kapitalizmu. Artura to poznałem, tak jak wielu ludzi się poznawało, w klubach. Ja poznałem go w klubie studenckim Stodoła. Wpadł mi w oko, ponieważ bardzo dobrze tańczył i żeśmy mu tego zazdrościli. Do dziś mu tego zazdroszczę. Powiedział, że bardzo im się podoba, jak tańczę. Zebrało nas się paru, może tak jak w tej ziemi obiecanej mieliśmy, może tam to było powiedziane, że nie mają nic, ale myśmy mieli po te kilkadziesiąt tysięcy dolarów i stać nas było na zakup pierwszego kontenera. Kawa to było około 80 tysięcy dolarów. To był 91, 92 rok, to były już duże pieniądze. Potem były wspólne wypady, odpoczynek, w harendzie, w remoncie i tak dalej. A że się wydawało pieniądze, no tak, na owe czasy to były duże pieniądze, ale i duże żeśmy zarabiali. Dziewczyny. No były dziewczyny. Zawsze są dziewczyny. Przy pieniądzach dużych są zawsze dziewczyny. Tak. Malwinka to była przyjaciółka Artura, dostała bywalczyni remontu. Hybryd. Ja w tamtym czasie zresztą większość znajomości zawierałem na dyskotekach, w pubach. Artur mówi, że Malwina będzie na rozkładówce Playboya i może byśmy wpadli tam na ten bal. Mówię, możemy przyjechać, co nam szkodzi. Zobaczymy, jak to wygląda, jak ten nasz świat polityki, bo nie ukrywajmy, przecież ci ludzie są odpowiedzialni za różne zamówienia i tak dalej, i tak dalej. Trochę trzeba być z dyzmy. Myśmy robili taką dziwną obok siebie, taką aurę stworzyliśmy, bo nas nikt nie znał na dobrą sprawę. Faceci dobrze ubrani, w dobrym towarzystwie, z ładnymi dziewczynami, z jakimś obyciem. Miło było na tym balu. Samo serce Warszawy. Miasta odważnie odpowiadającego na apele o przedsiębiorczość. Przejęte zasadą konkurencyjności rozwijają głównie na trotuarach. Fala prymitywnego kupiectwa rozlewa się po całym centrum. Myśmy nie handlowali na stoliczkach, bo uważałem, że to nie ma przyszłości. Trzeba zrobić coś lepszego, coś większego. Coś, co powiedzmy da mi jakąś stabilizację. Chcieliśmy zacząć rozprowadzać jakiś towar, który będzie nasz. Po prostu nasz. Ja miałem faceta w Katowicach, który dla mnie pracował i on mi wspomniał, że ma znajomą, która ma jakiś układ na kosmetyki ze Stanów. Wyglądające na naturalne, które mogły się dobrze przyjąć na naszym rynku. To była trampolina, od której mogliśmy się odbić, żeby wejść na, powiedzmy, w inwestycje. W grunty, bo to zawsze był pieniądz i jest. W każdym razie to był pomysł i zaczęliśmy go realizować. No i zaczęła się po prostu praca, kierat przy tych kosmetykach, biznesplany, jeżdżenie po firmach, znanych firmach obecnie, które w tym czasie wyrastały z małych powiedzmy warsztatów pracy. Myśmy widzieli, jak oni rosną. Każdy, kto prowadzi biznes, wie, że nie ma czasu na nic. Że masz czas tylko poświęcić jednemu, że masz tydzień za krótki. Cały czas szukaliśmy pieniędzy, żeby nasza dystrybucja ruszyła z kopyta. Takie optimum to miało być 500 milionów. I tu się zaczął problem, ponieważ te pieniądze, którymi ja dysponowałem, czy Artur, poszły. Trzeba było niestety zwrócić się do banku. A banki to są banki. Banki dają tym, komu chcą. Ja mogę mieć najpiękniejsze papiery, a banki tak nie da, bo tam siedzi facet, który chce. Do kieszeni. Kredytów nie załatwia się w
urzędzie, tylko załatwia się w restauracji, przy stole. Byliśmy już zmęczeni tym ciągłym chodzeniem po bankach i słuchaniem odmowy raz za razem. Nie było dojścia, a potrzeba było na pierwszą dostawę. I tu się objawił Grzegorz. Życie toczy się w chwilach. Gdybym nie był wtedy w Szwajku, pewnie byśmy z Grzegorzem się nie spotkali. Okazało się, że znamy się z początku lat 80., kiedy żeśmy ćwiczyli karate. To był fajny facet, który nam w jakiś sposób imponował, bo był trochę od nas starszy. No i okazało się, że on mówi, że robi w kawie. A to był wspólny mianownik, bo ja robiłem w kawie. Następnego dnia chyba spotkaliśmy się ze Sławkiem i taki rozpromieniony przyszedł na to spotkanie, że oto mamy kogoś, kto nam ułatwi dojście do kredytu. Mówił, że tam jakiś ma bank w jakimś mieście, ma jakąś znajomą czy znajomego i że załatwi nam, pomoże nam załatwić pieniądze. Tak, Grzegorz potrafił zrobić wrażenie. Mówił, że jest szefem ochrony klubów bilardowych. Obiecywał, cały czas obiecywał, że coś potrafi załatwić. Cały czas, inaczej mówiąc, zwodził. Wyglądał na mocnego człowieka, to na pewno. Z Grzegorzem to ja mam w tej chwili jedno. Ciemny, czarny, zły. Powoli się rozmyła ta znajomość. Bo myśmy doprowadzili do tego, żeby się rozmyła ta znajomość. Ale to nam się wydawało, że ta znajomość się rozmywa. Ja się zacząłem go obawiać w momencie, kiedy zaczął przyjeżdżać z Rosjanami. Na początku to się delikatnie odbywało. Sławek, siądź tutaj między kolegów z Rosji. Więc gdzieś tam z tyłu siadłem, łada dwudrzwiowa, lustrzanki, szyby. On z przodu, poklepywanie po ramieniu. Jakaś taka forma żartu, typu załóżmy, lekko uderzy w ramię. Patrzy, jaka jest reakcja, nie ma reakcji, to zawsze mogę odwrócić to, że to jest tylko żart, ale mogę również pokazać, że to nie jest żart, że to jest skarcenie. Jeżeli nie ma reakcji, uderzamy mocniej. Widział, że może sobie poklepywać nas coraz mocniej. A my mu się bijemy. Zaczęliśmy go unikać. Chcieliśmy po prostu rozmówić się z nim, powiedzieć, dlaczego uważamy, że no nie będzie wspólnikiem w tej naszej firmie, że sami sobie spróbujemy jakoś poradzić. Ja usłyszałem wtedy, że jesteś facet winny nam pieniądze. Ja mówię, za co? Za czas, który tobie poświęciłem. Mówił coś o 15 milionach złotych. Później zrobiło się z tego 1500 dolarów. Zadałem pytanie, za jaki czas? Przecież to ja tobie poświęcałem czas. Mówi, nie, to ja tobie poświęcałem czas. To jest po prostu odwrócenie sytuacji. I to najbardziej człowieka rozwala. Kiedy ktoś, kto jest tobie coś winny, mówi, że to ty jesteś jemu winny. Dla mnie, dla Sławka, to był kompletny absurd. Ja się go po prostu bałem. Ja się cholernie tego faceta już w pewnym momencie zacząłem bać. Najpierw groźby. Na początku jeszcze zawoalowane. Potem już nie otwarte.
wreszcie bicie, gdziekolwiek, gdzieś w ustronnym miejscu, gdzie się spotykamy. Pyta, czy przyniosłem pieniądze. Ja mówię, że nie. Uderzenie. Kopanie. Bawili się. Każdy z nich mógł to robić sam. Ja po prostu puściłem. Ja mam tego świadomość, że ja po prostu puściłem. Ja nigdy nie byłem w takich sytuacjach. Dla mnie to było nowe. Dałem mu te pieniądze następnego dnia. No i po paru namowach. Zgodziłem się. Ale się okazał, że nie, że to był nasz błąd. Że ten facet dalej chce pieniędzy. Okazało się, że pieniądze, które dostał, to za mało. Że teraz potrzebuje więcej. No więc Grzegorz pokazywał pistolet, nóż. Obnosił się z tym momentami przede mną. Bo on cały czas był nienasycony. On sobie znalazł na źródło utrzymania. On mi cały czas proponował, że pojedziemy do Katowic, będziemy wywalać sklepy, wy macie głowę, pozakładacie firmy i będziemy łupać, ile wejdzie. To są pieniądze. I on mnie po prostu chciał do tego zmusić. Chciał mnie przekonać różnymi środkami do tego, żebym z nim współpracował. Grzegorz często wtedy woził mnie skrępowanego na tylnym siedzeniu. Może to nie jest to, ale to jest. A po prostu nie chcę być sztuczny, a nie chcę znowu się tutaj robić, rozklejać. Po prostu zacząłem wpadać w jakąś psychozę. Ja wchodziłem do mieszkania, to miałem tak, specjalnie kupiłem takie zasłony, żeby w ogóle nie przychodziło światło. W ogóle u mnie się już w pewnym momencie nie zapalało górnego oświetlenia, tylko paliła się lampka. Ale ta lampka paliła się cały dzień i całą noc. Wychodziłem, czasami jak zwierzę się gdzieś chowałem. Ale jeżeli już mnie chwycił, to ja szedłem, siadałem do samochodu, uważałem, że nie mogę nic zrobić, więc mi wiązał ręce i jeździliśmy. Czasami woził pasek, taśmę, rzemień, tego typu rzeczy. Mnie już nie trzeba było bić. Nie wystarczyło, powiedzmy, w jakiś sposób uzasadnić to, żebym ja dla niego pracował. W końcu mnie przywiózł na Żytnią. Pokazał mnie jakiemuś swojemu znajomemu w mundurze policjanta służb interwencyjnych, bo był ubrany facet na czarno. Pojechaliśmy w inne miejsce, powiedział, widzisz,
Nawet z policją mam układy. Rościół, do domu, załatw 500 tysięcy za 2 godziny. Podstawową rzeczą w policyjnej pracy jest to, aby policjant pracował na ulicy, wśród społeczeństwa, pomiędzy tym elementem przestępczym, a nie przekładał papiery na biurku. Zgłoszenie tego na policję byłoby rozwiązaniem radykalnym. Uważałem, że bałem się tego po prostu. Bałem się tego, co będzie potem. Uważając, że ma duże znajomości w świecie przestępczym, czy ci Rosjanie byli tego dobrym dowodem. W końcu, wiedząc, że on nas oblicza na małe pieniądze, to mu zadałem pytanie, ile by cię zadowalało, żeby twoje koszta były związane z naszym długiem, ile ty chcesz? On mówi, około 100 baniek. Więc ja wpadłem na to pomysł, że sprujemy konto, bo mówię, wolę mieć z bankiem problem, jak z facetem, jak z idiotą. To było konto założone przez Sławka. A ja te czeki realizowałem. Wyjął tam chyba 90 czy 100 milionów w tych czekach. I pieniądze dał Grzegorzowi. I to jest koniec kłopotów. Rozstajemy się. Nie w przyjaźni, choć słowa Grzegorza mówią o czymś innym. Może jeszcze nawet zrobimy interes. Wszystko dobrze, choć pozostawiamy po sobie brudy w postaci dwóch spraw, dwóch banków. A jednak oddychamy z ulgą. Jest piękny, słoneczny dzień i dzisiaj nie będzie ani bicia, ani chociażby tylko grożenia. Nie będzie takiej atmosfery. Znaleźliśmy ze Sławkiem zatrudnienie takie nieformalne. Prowadził hurtownię jakiś Włoch. Ta praca dawała nam jakąś nadzieję na odbicie się od dna. I można było z tego żyć i zastanawiać się, skąd uzbierać te 130 milionów. Wydawało mi się, że jeżeli spłacę ten dług wobec banku, to zakończy się postępowanie. Nie będzie tego. Bank pójdzie ze mną na ugodę. Szybko zostałem zatrzymany przez policję, która regularnie przychodziła do mojego domu. Chodziło o bank wówczas. I powiedziałem bardzo ogólnie, że byłem zastraszany, że bałem się zemsty. No ale policja i prokurator koniecznie chcieli mieć nazwisko. Zapytałem panią prokurator, co może zrobić, żeby mi pomóc, bo przecież ten ktoś zemści się. No i dowiedziałem się, że nic nie mogą zrobić. No więc nie podałem tego nazwiska. No nie, no chodzi o to, żeby czub był sprzątany. Jak się udaje, to jesteś promienny i radosny. Dobrze. Mamy długi czy krótki? 4 lata zapasy, rok box i pół roku kickboxing. Bardzo dobrze się pociągam, biegam. Robię błąki na wręcz 45 razy, na drążku 23. Po złożeniu pierwszej części zaginamy to powtórnie. Następnie zaginamy to dalej. Cały przepracowany miesiąc. I na tyłach sklepu, gdzie przywiozłem ubrania, widzę Grzegorza,
Grzegorz otwiera sobie drzwi, wsiada. Z drugiej strony podchodzi Mariusz, którego wówczas tak naprawdę chyba pierwszy raz zobaczyłem. Wysoki, silny. Sprawnie bił. Uczę się zaocznie w liceum. Za pół roku maturka. I teraz wróć. Grzegorz przedstawił go jako kogoś, kto zabił kogoś. No, prawdę mówiąc, trochę na takiego wyglądał. Poleciał. Czy poleciał? Odsuwa mnie z siedzenia. Wsiada, no i zaczyna się rozmowa. O starych czasach. Czyli o długu. Wszystko, co było wcześniej, wróciło. Znowu to samo. Była nadzieja, skończyła się nadzieja. Jedziemy. Prowadzi Mariusz. Ja siedzę wciśnięty między niego a Grzegorza. Zjeżdżamy gdzieś nad Wisłę. Grzegorz wyjął nóż. Prosił, żebym otworzył dłoń. Mówi, że nie otworzysz, to ci rozetnę. I wiem, że to zrobi. No więc otwieram dłoń. Przykłada do niej ostrze, zaciska moją dłoń na tym ostrzu. To wszystko, czego chcę. Ktoś kogoś zabił tym nożem. A on ma znajomego na policji. Trafię na Białołękę. A tam jeszcze jego koledzy na Białołęce odpowiednio się mną zajmą. Chyba mnie nawet wtedy nie uderzył. I dalej jest tak, że Grzegorz zaproponował, że udostępnię mu ubrania, odzież, którą sprzedawała moja firma. Akurat jechałem po transport do Swarzędza, po nowe garnitury. No i ten transport im oddałem. Tam też doszło do kolejnej przykrości, bo zdenerwowany, cofając do bramy, zawadziłem obóz Grzegorza. Wściekłość. Znowu jestem winny. Te drzwi to 3000 dolarów. Znowu mam co płacić. To był problem Artura. A on od razu włożył porówno i mnie. Długiem, za drzwi. Oczywiście żądając niebotycznej sumy. Czyli cały czas jest dług. Tylko już inny, troszeczkę inny. Ale to cały czas trzeba płacić. Ja po prostu musiałem cały czas płacić. No więc pojechałem do znajomych, powołując się, że moja dziewczyna ma jakieś problemy ze zdrowiem. Wyłudziłem od nich powiedzmy 400 dolarów. Już naciągałem wszystkich, kogo się dało. I tego biednego Artura, matkę też. Pani mi da 500 tysięcy, bo muszę coś tam zapłacić. Potem były na przykład tak zwane, ja to nazywałem stacje. Mówił mi, masz facet 2 godziny na załatwianie bańki. I siedział w samochodzie zadowolony. A jak pies z językiem biegałem po mieście i kombinowałem, żeby wyrwać bańkę. Ja mu dawałem egzystencję. On miał źródełko, z którego płynęło nieprzerwalnie te 200, 300, 500 papierów w zależności od tego, ile miałem. Dla mnie było to wtedy bardzo dużo z tego względu, że ja nie miałem skąd brać, ale brałem. A Artur dawał mu przygotowanie do czegoś większego. Kazali mi siedzieć pod telefonem, widzieli, że już nie pracuję w firmie. Mam być uchwytny. Cały czas. Na ich rozkazy. Przyjechali w nocy. Wywołali mnie domofonem. I Grzegorz taki wesoły. Nie wyjaśniał dlaczego. Jest im potrzebny jako kierowca, bo muszą pilnie pojechać do Katowic. To duża sprawa. Coś z bankiem.
i że będzie dobrze, będzie fajnie. Ja mniej więcej wiem, po co jadę, ale ja czuję, że tak naprawdę nie o to chodzi. Wesolutki usypia czujność, a po drodze, gdzieś w lesie, co ja zrobię, ich dwóch, ja jeden, pusta droga. Powiedział, żebym poszedł na górę, założył garnitur, jedziemy. A ja nie wiem, jak się z tego wykręcić. Po mieszkaniu chodziłem z 10 minut, nie wiedząc, co w ogóle zrobić. Wziąłem z kuchni nóż, taki duży, kuchenny. I pomyślałem, że pójdę, powiem nie. Jak zacznie naciskać, zaczną mnie bić, to będę się tym bronił. Ale on jakoś tak rozmawiał ze mną. Nie groził. Poszedłem do domu, przebrałem się, obudziłem mamę, tylko na chwilę powiedziałem, gdzie, z kim jadę. Już bez noża szedłem na dół i posłusznie pojechałem do Katowic. Prowadziłem, cały czas wyczekując, kiedy to nastąpi. Każdy postój, a to gdzieś w jakimś zajeździe, na chwilę, żeby wypić kawę, te uspokajające rozmowy, a ja cały czas czekałem, kiedy to się stanie. Pamiętam, że kiedy dojechaliśmy rano do Katowic, to się naprawdę wspaniale czułem, taki oddech, że nic się nie stało. I nieważne było to, że nadal jestem w rękach tego człowieka. Ważne było, że przeżyłem tę noc. Okazało się, że chcieli wyłudzić z banku pieniądze, duże pieniądze. Tyle, że brakowało pieczątki. I ja podejrzewam, że to jest taki ich ostatni interes tutaj. Kilka czeków, po kilkaset milionów każdy. Sporo pieniędzy. Można się ulotnić z tym. No właśnie, i po co zostawiać za sobą jakieś tam ślady? Ja jako ten główny wykonawca, który mógłby go obciążyć. Zrobię swoje, zginę. Ja czułem strach. Wracaliśmy z tych Katowic. I gdzieś tam w połowie drogi on zjechał na parking, że tam powiedzmy za potrzebą. Przy okazji mówi, chodź młody, przejdziemy się. No i do mnie mówi, wysiadaj z samochodu. Wyszliśmy z samochodu. On do mnie podszedł, związał mi ręce. Młody mnie kopnął. Przewróciłem się, założyli mi pętlę na nogi i wciągnęli mnie na drzewo. Do góry, tak. W tym czasie ze mną rozmawiali cały czas. Wsiedliśmy do samochodu. No i mi wtedy wyjął zdjęcia mojej dziewczyny i powiedział, że ją sprzedam do burdelu i przyślę ci jeszcze kasetę. Mówił, że chyba młodemu nawet ją da na jedną noc. Bojąc się tego, co się może stać, zacząłem właśnie powoli myśleć o tym, jak ja mogę się wydobyć z tej matni. Co mogę zrobić? We mnie to pękło w powrocie z Katowic. Nie wiem, kiedy pękło u Artura to, żeby zrobić z tym jakiś, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Bardzo chcieliśmy tak właściwie po prostu pozbyć się Grzegorza. Spowodować, żeby odszedł z naszego życia tak raz na zawsze. Ja
Może jakby jakiś duch, który podpowiedział nam, że zróbcie coś z tym. A w każdym razie zaplanowaliśmy sobie, wciągając w to i Tomka, i brata Sławka, Sylwka. I później w ostatniej chwili też niepotrzebnie jeszcze kolegę jego, Marcina, że złabimy ich do mieszkania. Dobrym pretekstem była sprzedaż tego uszkodzonego Fiata Tempry. Tam ich rozdzielimy, obezwładnimy, wywieziemy do lasu i okropnie skatujemy. Myśmy to zaplanowali, że damy mu nauczkę, że my go połamiemy, że my go zlejemy, my go będziemy wozić po lesie, my go zostawimy na przykład nagiego, to w zależności od tego, co będzie, ale nie zabijemy. Grzegorz przyjechał razem z Mariuszem i wszystko poszło mniej więcej tak, jak żeśmy zaplanowali. Facet przyjeżdża, wchodzi do mieszkania, siada. Jest uśpiona jego czujność. Tomek wychodzi z ochroniarzem, jego, z tym kłosem, a my zostajemy sami. Bardzo baliśmy się, że będą uzbrojeni, tak jak zwykle byli. Sylwek siedzi w samochodzie. Ja wychodzę z psem i mówię, że jest sam. Sylwek wchodzi, od razu go wali w gębę. Nas było czterech, Grzegorz jeden. To nie miał szans. Facet mówi, że nie mam broni, nie mam noża, nie mam nic, zrobię wszystko, co chcecie. Został związany, wrzucony do drugiego pokoju. Artur się zainteresował, co z notesem, gdzie są nasze dowody osobiste, które nam wcześniej jeszcze zabrał. I czekaliśmy na drugiego. Trzymałem taki ciężarek w ręku i byłem zdecydowany na zdzielić go nim w głowę, jeżeli tylko zacznie krzyczeć, kiedy Mariusz będzie wchodził. Przyszedł kłos, został błyskawicznie obezwładniony w taki sam sposób w przedpokoju. Po czym co z tym zrobić? Mamy dwóch związanych. Ja wtedy zacząłem rozmawiać z jednym i z drugim. I zaczął mi ten młody opowiadać. Sławek, on mi nie płaci. Ja nie mam pieniędzy. On mnie tak samo traktuje jak was. On mi płakał na tym. Ja mówię, nie martw się, nic ci się nie stanie. Wyszliśmy z nimi gdzieś koło, nie pamiętam, przed północą, chyba. Pojechaliśmy do Maciejowic, byle dalej od Warszawy. Tam rzekomo umówieni byliśmy z ludźmi z Łodzi, którzy mieli wyperswadować Grzegorzowi na chodzenie Sławka. Intencja była taka, że my jesteśmy już półświadku i on musi się od nas odczepić. I całą drogę prawie z ust Grzegorza słyszałem, co to będzie, jak to wszystko się skończy. Ze Sławkiem już umawiał się nawet na jakieś interesy. Będzie fajnie, Sławeczku. A ja byłem ten niedobry. Te odzywki typu zwiąż mnie mocniej, bo jak mnie rozwiążesz, to tam Artura czy ciebie pociągnę kosą. No wskazywały na to, że nie wiem, czy on się nas boi, czy on się nas nie boi, czy nie wierzy w to, że my możemy mu coś zrobić, że możemy mu zrobić krzywdę. Wjechaliśmy gdzieś w te Maciejowice. Noc. Ciemno. Zatrzymaliśmy się w szczerym polu, wysiedliśmy. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, co począć nawet. Grzegorz coś powiedział, może prowokując mnie, żebym go zabił, że jeżeli potrafię to zrobić, to żebym go zabił, albo żebym to zrobił teraz po prostu. Może chciał coś wysądować, nie wiem.
Wsiedliśmy jednak do samochodu i pojechaliśmy w inne miejsce. Gdzieś w las. I tam go zabiłem. Jego... Sajk mi tylko pomagał. Później Mariusza, bo innego wyjścia nie widziałem. Nie wiem właściwie, w którym momencie to przyszło. Ale zdałem sobie sprawę, to było takie głębokie przekonanie, że to się nigdy nie skończy. Zawsze będę właśnie takim jego niewolnikiem, albo skończę swoje życie. Mariusz był właściwie smutną konsekwencją tego, co zrobiłem z Grzegorzem. Tak myślałem, muszę go zabić. Jak go nie zabiję, to jutro będę miał go w domu razem z ludźmi. Albo ja, albo on. Prosił, żeby go nie zabijać. Mówił, że będzie dla nas pracował. Ale ja i tak nie widziałem innego wyjścia. Zresztą wiedziałem, że to, co mówi, to kłamstwo. I bałem się, wiesz, nawet bałem się nie tego, co robię, tylko to, tego, co będzie, jeżeli to wszystko się nie uda, jeżeli tego nie dokończę. Mimo wszystko było mi ich szkoda. Mimo tego, co zeznałem od nich przez rok. Ja nie wiem, ja nawet nie umiem tego dzisiaj wytłumaczyć. Dlaczego to się tak stało? Dlaczego on został w końcu pociągnięty tym nożem? Dlaczego został uderzony tym nożem? On mnie mówi, słuchaj Sławek, musisz go trzymać. Ja mówię, nie wiem, co ja tam mówiłem do niego. Wiem w każdym bądź razie, że nie chciałem go tam, ale potem mówię, zacząłem go chyba trzymać za tą głowę. Bo nikt sobie nie radził. Ten nóż mu się złamał Arturowi na nim. Dlaczego to zostało w ogóle zrobione? Dlaczego zostały odcięte te głowy? Ja nie byłem i nie jestem psychicznie przygotowany na to, żeby komuś odciąć głowę. Nawet po śmierci. I dlatego nie umiem na to pytanie nawet odpowiedzieć. To, że potem to się działo, potem, że te głowy były w tych workach, potem, że coś tam się działo, potem było masakrowanie tych głów, wrzucanie do rzeki. Potem właśnie to, ten podział w pewnym momencie ról, czyli tamte rozbieranie. Człowiek się brzydzi, nie chce, a to robi. Ja nie chciałem się dotknąć, ja nie miałem rękawiczek. A dlaczego Artur miał? Właśnie tego nie wiem. On jeden miał rękawiczki. Myśmy nie mieli rękawiczek, myśmy byli bez rękawiczek. Kiedy wróciliśmy, wziąłem prysznic, poszedłem spać. Nie na długo zresztą. Bo się umówiłem, że odprowadzę babcię do dentysty.